Hej, witajcie na Krainie Zgromadzenia w serii o Panteonie Warhammera. Nasza seria powoli dobiega końca, więc na wstępie wspomnę, że jeżeli macie jakieś życzenia, co chcielibyście zobaczyć po niej, możecie je zostawiać w komentarzach albo na naszym Discordzie. A tymczasem pora zagłębić się w nieskalane ludzką stopą ostępy i przyjrzeć się kultowi Tala i Rei. Kult pochodzi z najdawniejszych czasów, kiedy ludzie próbowali wyjaśnić bogami zjawiska przyrody, takie jak deszcz, wiatr czy zmiany pór roku. Początkowo wyznawali jeden byt, zwany Ishnernosem. Jestem prawie pewien, że wymawiam to źle, więc jak ktoś chce mnie poprawić w komentarzach, to proszę bardzo. Później podzielił się on na dwoje znanych nam już postaci, Tala i Ryje. Nastąpiło to jednak wiele tysięcy lat temu. Kult ten jest oficjalną religią Tala Bechlandu. Tal zazwyczaj jest traktowany jako ważniejszy z tej dwójki, a rolę Ryi czasami się umniejsza, ale Talabhaim jednakowo czci i Tala i Ryje. Tal reprezentuje majestat i siłę natury, sprawia, że deszcz pada, wiatr wieje, prądy rzeki płyną, a rośliny rosną. Jest wigorem i rozkwitem we wszystkich jego formach. Ryja to opiekunka ludzi i ziemi, jest kontrastem Tala. Kiedy on sprawia, że dzicz się rozrasta, ona dba o to, by pola uprawne wydawały bogate plony, a trzoda w hodowlach miała dobre mięso. Ujarzmia i koi dziką naturę rosnącą z rozkazu jej męża. Jest też patronką miłości, do której zwracają się młodzi kochankowie i pragnący bycia pokochanymi. Jej domena obejmuje też miłość cielesną, acz niewielu otwarcie czci ten jej aspekt, bo przecież nigdy nie wiadomo, kiedy ktoś pomyśli, że czcisz innego boga w podobnej tematyce, a przywitanie łowców czarownic, niech będzie podpalony, nie wzięło się przecież znikąd. Damn, Imperium naprawdę potrzebuje rewolucji seksualnej. Zapewne nie zdziwi was, że wyznawcy Tala i Ryi lubią przebywać w dziczy i żyć zgodnie z naturą. Przywiązują dużą wagę do pór roku oraz cyklu życia roślin i zwierząt. Są znani z praktycznego podejścia do życia i zachwytu naturą. Gardzą wszystkim, co nienaturalne, z mutantami i chaosem na czele. Kult stara się nie mieszać w politykę i uważa, że wszystko, co dobre lub złe, dzieje się z jakiegoś powodu. Jego część mieszka w miastach, ale znaczna większość ukrywa się w dziczy, a im dalej od ludzi, tym lepiej. Przykazania Tala i Ryi to: dzieci Tala zapewniają skórę i pożywienie. Szanuj i doceniaj ten dar. Co miesiąc podczas nowiu składaj Talowi i Ryi ofiarę ze zwierzęta lub ziarna. Raz do roku każdy kapłan musi spędzić 7 dni i nocy w odosobnieniu, kontemplując naturę i żywiąc się tym, co uda mu się zdobyć. Czas rozpoczęcia wyprawy ustalany jest przez zwierzchników kapłana. Nie zakuwaj się w metal. Noś skóry od naszych zwierzęcych sprzymierzeńców. Polegaj na sile i wrodzonych umiejętnościach. Unikaj broni palnej i innych nienaturalnych tworów nauki. Ich główne zakony to córki Ryi, długonodzy, rogaci łowcy. Przywódcami kultu są Niaf, hierarcha Tala, oraz Katrinelia, hierarcha Ryi. Stolice kultu to Las Talgrunar oraz Talabhaim. Główne święta kultu to rozkwitanie, czyli wiosenna równonoc, przekwitanie, jesienna równonoc, dzień słońca, letnie przesilenie oraz uśpienie, zimowe przesilenie. Święte księgi kultu to rytuały pradawnego gaju, księga zieleni i tom ścieżki lata. Święte symbole Tala to poroże, czaszki jeleni, kamienny topór. A święte symbole Ryi to snop pszenicy, łuk i strzała, grot, kwiaty. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Przepraszam za wszelkie przejęzyczenia, ale spróbujcie powiedzieć 20 razy szybko Rylilianie. I tak, pijcie dużo wody, bo jest ciepło. Zapraszamy na naszego Discorda i Instagrama. I sława Imperatorowi!